Losowa ciekawostka o każdym Pokemonie z Kanto. Cebulka Bulbazaura miga na niebiesko, gdy jest gotowy do ewolucji. Ciężar rośliny Ivyzaura uniemożliwia mu stawanie na tylnych łapach oraz szybkie bieganie. Kwiat Venozaura uwalnia zapach przyciągający Pokemony oraz tłumiący emocje. Jeśli płomień na ogonie Charmandera zgaśnie, Pokemon umiera. Charmeleon jest w stanie znacznie podnieść temperaturę w swoim otoczeniu, machając ogonem. Ognisty oddech Charizarda jest w stanie stopić głaz. Opływowy kształt muszli Squirtla pozwala mu pływać z dużą prędkością. Wartortle może przechowywać tlen w swoich futrzanych uszach oraz ogonie, co pozwala mu wytrzymać dłużej pod wodą. Potężne wystrzały z dział Blastoise'a są w stanie bez problemu przebić się przez stal czy beton. Caterpie ma żarłoczny apetyt, który zmusza go do zjadania 100 liści dziennie, zjada nawet liście większe od siebie. Choć mówi się, że skorupa metapoda jest twarda jak stal, nagłe i silne uderzenie może spowodować jej pęknięcie, co prowadzi do wypłynięcia jego wnętrzności. Butterfree może latać podczas deszczu dzięki proszkowi, którym pokryte są jego skrzydła. Odpycha on wodę, czyniąc skrzydła tego Pokemona praktycznie wodoodpornymi. Weedle posiada bardzo wyostrzony węch, dzięki któremu jest w stanie rozpoznać swoje ulubione rodzaje liści. Kiedy Kakuna jest bliska ewolucji, jej ciało wydziela ciepło. Beedrill jest bardzo terytorialny i w przeciwieństwie do prawdziwych pszczół żyje w koloniach, a nie w ulach. PJ ma niezwykle wyostrzony zmysł orientacji i instynkt samonaprowadzający. Znajdzie swoje gniazdo niezależnie od tego, jak daleko odleciał. Pidgeotto może przenosić zdobycz do swojego gniazda, nawet jeśli jest ono oddalone o kilka mil. Pidgeot jest w stanie w trakcie lotu przekroczyć prędkość dźwięku. Ostre kły Rattaty pozwalają jej przeżuć praktycznie wszystko. Zęby Raticate'a rosną przez całe jego życie, przez co zmuszony jest do ciągłego gryzienia twardych powierzchni. Jest w stanie gryźć nawet ściany budynków, co czasem prowadzi do ich zawalenia. Głośne wrzaski Spiroła można usłyszeć z odległości ponad kilometra i służą one do ostrzegania innych przed niebezpieczeństwem. Firo istnieje w niezmienionej formie od wielu lat, ponieważ podobny do niego Pokémon był widoczny na starożytnych malowidłach. Ekans jest w stanie wyłamać swoją szczękę z zawiasów, aby połknąć większą zdobycz. Jeśli jakikolwiek odcinek ciała Arboka poza głową zostanie odcięty, odrośnie w przeciągu kilku tygodni. Pikachu ma tendencję do zjadania lub niszczenia słupów telefonicznych, przewodów i innego elektronicznego sprzętu. Raichu może przechowywać w swoim ciele ponad 100 tysięcy voltów energii elektrycznej. Ciało Sandshrew może wchłaniać wodę na zapas, co ułatwia temu Pokemonowi przeżycie na pustyni, choć jeśli jest zbyt mokre, staje się pomarszczone. W im suchszym obszarze żyje Sandslash, tym jego pazury będą twardsze i gładsze. Trucizna żeńskiego Nidorana jest tak silna, że już jedna jej kropla może być śmiertelna. Nidorina potrafi emitować ultradźwiękowe okrzyki, których używa do oszołomienia wrogów. Kolce na grzbiecie Nidoqueen nie zawierają trucizny w okresie, kiedy zajmuje się młodymi, ponieważ umieszcza między nimi swoje potomstwo. Uszy męskiego Nidorana posiadają unikalne mięśnie, umożliwiające mu poruszanie nimi w dowolnym kierunku, dzięki czemu nie umknie mu nawet najcichszy dźwięk. Róg Nidorino jest twardszy niż diament. Ogon Nidokinga jest w stanie przewrócić metalową wieżę transmisyjną. Clefairy potrafi unosić się w powietrzu, jeśli jej skrzydła zmagazynują odpowiednią ilość księżycowego światła. Clefable jest jednym z najrzadszych Pokemonów na świecie. Ogień, którego Vulpix używa do łapania zdobyczy, jest czasem mylony przez ludzi z duchami. Ninetales może żyć przez 1000 lat dzięki energii zawartej w jego 9 ogonach. Jigglypuff ma dużą pojemność płuc, przewyższającą większość Pokemonów. Ciało Wigglytuffa jest miękkie i gumowate, dzięki czemu może nadmuchać się podczas wdechu. Może zwiększyć dzięki temu powierzchnię swojego ciała nawet 20-krotnie oraz pozwala mu to unosić się w powietrzu. Dzikie zubaty są bardzo wrażliwe na światło słoneczne. Wystawione na jego działanie mogą zachorować, a nawet poparzyć sobie skórę. Golbat pije tyle krwi, że po pożywieniu się jego grupa krwi zmienia się na tą, którą posiada ofiara. Oddish jest nocnym Pokemonem. W trakcie dnia zakopuje swoje wrażliwe ciało w ziemi, aby uniknąć słońca i oszukać drapieżników. Ślina Gluma to w rzeczywistości lepki nektar, który świetnie sprawdza się jako nawóz do roślin. Im większy jest kwiat na głowie Fireplume'a, tym bardziej trujące są jego pyłki. Grzybów z grzbietu Parasa nie da się usunąć. Odrosną z zarodników umieszczonych na jego plecach, nawet po ich odcięciu. Parasect jest pod pełną kontrolą grzyba na jego plecach i nie posiada własnej woli. Venonat śpi przez cały dzień, ponieważ małe owady, którymi się żywi, pojawiają się tylko w nocy.
Skrzydła Venomotha pokryte są pyłopodobnymi łuskami, różniącymi się kolorem w zależności od ich właściwości. Ciemne łuski są trujące, natomiast jaśniejsze mogą powodować paraliż. Pokemonowi rolnicy mają bardzo podzielone opinie o Diglecie. Niektórzy bardzo go lubią, ponieważ spulchnia on ich glebę, a jego odchody wzbogacają ją o cenne składniki. Inni zaś uważają go za szkodnika, ponieważ pożera ich warzywa. Głowy Dactrio potrafią czytać sobie w myślach. Miał potrafi tworzyć monety za pomocą ruchu Payday. Persian jest popularnym zwierzęciem domowym wśród bogatych ludzi oraz jest celem myśliwych ze względu na klejnot na jego czole. Kiedy Psyduck wyzwala swoją silną moc psychiczną, emituje fale mózgowe identyczne z tymi obserwowanymi u śpiących ludzi. W przeszłości polowano na Goldacka ze względu na przekonanie, że klejnot znajdujący się na jego czole zapewnia ludziom nadprzyrodzone zdolności. Częste uwalnianie złości przez napady niekontrolowanego szału Mankeya zapewniają mu długotrwałą żywotność. Kiedy Primeape staje się wściekły, poprawia się jego krążenie krwi, dzięki czemu jego mięśnie stają się silniejsze kosztem części jego inteligencji. Growlithe ma długą historię połączoną z ludźmi, ponieważ jego kości znaleziono w ruinach ludzkich domostw z epoki kamienia. Arcanine przechowuje jedzenie w swojej grzywie. Poliwag średnio porusza się po lądzie, choć jeśli zostanie odpowiednio wyszkolony, może być na nim bardzo sprawny. Pod Poliwrilla jest bardzo śluzowaty, co pomaga mu uciec z uścisku drapieżnika. Abra jest w stanie teleportować się nawet podczas snu. Kadabra emituje fale alfa wystarczająco silne, by wywołać bóle głowy, a nawet powodować cofanie się zegarów, awarie maszyn i całkowite zaprzestanie działania delikatnych urządzeń. Alakazam ma doskonałą pamięć. Pamięta wszystko, czego doświadczył od wyklucia się jako Abra, aż do śmierci. Machop może unieść ciężar wielokrotnie przekraczający jego własną masę ciała. Mięśnie Machołka są twarde jak stal. Machamp podczas walki wyprowadza ponad 500 ciosów na sekundę. Bellsprout wykorzystuje swoje korzenne nogi do zakotwiczania się w ziemi w celu uzupełnienia wody. Ze względu na swoje żrące wewnętrzne kwasy, Weeping Bell musi wydzielać neutralizujący płyn, który zapobiega stopnieniu jego ciała. Wigtribel poszukuje Leafstone'ów, aby pomóc w ewolucji Weeping Bellom ze swojego terytorium. Ciało Tentakula składa się w 99% z wody. Pozostały 1% zawiera organ, który wytwarza jego truciznę. Tentacruel posiada w sumie 80 macek, choć zwykle pozostawia jedynie 14 odsłoniętych, chowając pozostałe. Im więcej lat ma Geodude, tym gładsze i bardziej okrągłe jest jego ciało. Graveler może toczyć się z prędkością prawie 100 km na godzinę. Golem zrzuca skórę oraz swoją skorupę raz do roku. Ponita jest w stanie wskoczyć na wysoki budynek jednym susem. Rapidash osiąga w galopie prędkość 240 km na godzinę. W niektórych miejscach uważa się, że ziewanie Slowpoke'a powoduje deszcz. Slowbro stracił zdolność odczuwania bólu z powodu trucizny Sheldera. Magnemite może przyciągać wszystko, co emituje elektryczność lub pole magnetyczne, w tym gadżety takie jak Pokecz. Mimo że Magneton jest stworzeniem mechanicznym, potrzebuje jedzenia, żeby przeżyć. Farfetch'd jest rzadko spotykany, dlatego uważa się, że jego liczebność maleje i grozi mu wyginięcie. Doduo może biegać z prędkością 100 km na godzinę. Każda głowa Dodrio wyraża inną emocję, smutek, złość lub radość. Ciepłe futro i gruba skóra Sila pozwala mu pływać w wodzie o temperaturze minus 40 stopni Celsjusza. Dugong po posiłku lubi opalać się na plaży. Podnosi to temperaturę jego ciała, co ułatwia mu trawienie. Grimer nie posiada żadnego stałego elementu ciała, co pozwala mu wcisnąć się w każdą szczelinę. Ciało Muka wydziela silny zapach, który może spowodować omdlenie. Na prehistorycznego Sheldera polował Omastar, którego potężne ukąszenia były w stanie przebić się przez jego skorupę. Cloyster pływa połykając wodę, a następnie wyrzucając ją do tyłu. Gazowa forma Gastly'ego czyni go jednym z najlżejszych istniejących Pokemonów. Hunter może kontrolować każdego Pokemona, którego dotknie swoimi rękoma. Ciało Gengara pochłania ciepło. Jego obecność obniża temperaturę otoczenia o nawet 5 stopni. Onix jest w stanie obrócić dowolną część swojego ciała o pełne 360 stopni. Drowsy zjada sny przez nos ofiary, dlatego mówi się, że jeśli w nocy swędzi kogoś nos, Drowsy właśnie się nim pożywia. Hipno pomaga lekarzom w szpitalach, gdy ich pacjenci nie mogą spać w nocy. W czasach ograniczonych źródeł pożywienia, Krabi może jeść piasek, aby odzyskać składniki odżywcze. Potężne szczypce Kindlera mają moc 10 tysięcy koni mechanicznych. Ze względu na to, że Voltorb jest ciągle mylony z Pokebolami, zabił swoją samoeksplozją wielu ludzi.
Electrode może latać dryfując wiatrem, gdy jest wypełniony zmagazynowaną energią elektryczną. Executy występują tylko w grupach po 6 jaj. Jeśli równowaga ta zostanie zachwiana, Pokémon stanie się nerwowy i tchórzliwy. Głowy Executora myślą niezależnie, przez co jeśli każda głowa chce iść w przeciwną stronę, ciało stanie w miejscu i nie poruszy się, dopóki głowy nie uzgodnią wspólnej trasy. Cubone ewoluuje w Marowaka, gdy pogodzi się ze śmiercią swojej matki. Czaszka na głowie Marowaka stała się częścią jego ciała i nie można jej w żaden sposób usunąć. Nogi Hitmonlee swobodnie kurczą się i rozciągają, podobnie jak zwinięta sprężyna. Istnieją legendy o jedynym Hitmonlee, który mógł wykorzystać tę technikę również na swoich ramionach. Ciosy Hitmonchana są zbyt szybkie, by człowiek mógł zauważyć je gołym okiem. Mierzący ponad 2 metry język Lickitunga jest 2 razy dłuższy od jego ciała. Koffing wytwarza więcej gazów w wyższych temperaturach. Pomimo smrodu i trucizny, gazy Weezinga mogą być używane do tworzenia najwyższej jakości perfum poprzez rozcieńczanie ich do najwyższego poziomu. Ze względu na swoje krótkie nogi, Rhyhorn może biegać tylko po linii prostej. Rhydon jest w stanie burzyć budynki za maszystym uderzeniem ogona, a jego róg jest w stanie przebić się przez litą skałę i roztrzaskać diamenty. Jajko Chansey jest używane jako wysokiej klasy składnik do gotowania ze względu na wartości odżywcze. Pnącza Tangeli odłamują się łatwo i bezboleśnie, więc może szybko uciec z niekorzystnej dla siebie sytuacji. Aby uniknąć przygniecenia dziecka, Kangaskhan śpi na stojąco. Młode Horsey wychowywane są zawsze przez samca, a nie przez samicę. Jad samców Sidry staje się silniejszy w czasie wychowywania potomstwa. Goldin nie jest zbyt dobrym wyborem na zwierzątko domowe, ponieważ jeśli zamknie się ją w akwarium, użyje swojego rogu, aby zniszczyć naczynie i utorować sobie drogę do wolności. Seeking potrafi płynąć nie tylko w górę rzeki, ale nawet w górę wodospadu. Rdzeń Staryu mryga, gdy Pokémon jest ranny. Ze swojego rdzenia Starmie może emitować fale elektryczne, które są wystarczająco silne, by dotrzeć do najdalszych zakątków wszechświata. W miarę dojrzewania, Mr. Mime zyskuje zdolność scalania ze sobą cząsteczek powietrza poprzez wibrowanie opuszkami palców. Umiejętność ta pozwala mu tworzyć niewidzialne obiekty za pomocą gestów. Scyther reaguje agresją na kolor czerwony. Jinx posługuje się językiem, który brzmi podobnie do ludzkiej mowy i zawiera kilka wzorców płaczu. Jednak język ten nie został jeszcze rozszyfrowany przez ludzi. Electabuzz świeci w ciemności jasno-niebieskim światłem. Jest to spowodowane ładunkami elektrycznymi przebiegającymi przez jego ciało. Temperatura ciała Magmara wynosi 1200 stopni Celsjusza, co nadaje mu pomarańczową poświatę. Im większe szczypce posiada samec Pinsira, tym większą popularnością cieszy się wśród płci przeciwnej. Po rozpoczęciu szarży, Tauros nie jest w stanie zmienić kursu ani się zatrzymać, dopóki w coś nie uderzy. Magikarp ma wystarczająco silny układ odpornościowy, aby przetrwać w najbardziej zanieczyszczonych wodach. W niektórych regionach Gyarados jest nazywany bóstwem zniszczenia ze względu na jego destrukcyjne zapędy. W przeszłości uległość i łagodność Laprasa sprawiła, że był łatwym celem dla myśliwych, przez co prawie wyginął. Ditto podczas snu zmienia się w kamień, aby uniknąć ataku ze strony drapieżników. Eevee ma nieregularnie ukształtowaną strukturę genetyczną, na którą łatwo wpływa środowisko. Jest to przyczyna jego wielu ewolucji. Komórki Vaporeona mają bardzo podobny skład do wody, co pozwala mu się w nią wtopić podczas bitwy. Jolteon wytwarza elektryczność za pomocą narządu w płucach, co powoduje trzaski podczas wydechu. Flareon przechowuje i ogrzewa wdychane powietrze w narządzie z jego wewnętrznym płomieniem, a następnie wydycha je w postaci ognia o temperaturze około 1700 stopni. Porygon ma zdolność do przekształcania swojego ciała w dane cyfrowe, co pozwala mu podróżować przez cyberprzestrzeń. Choć Omanite wymarł wiele milionów lat temu, przez wskrzeszenie go przez ludzi stał się problematycznym gatunkiem inwazyjnym na wielu obszarach. Uważa się, że wyginięcie Omastara było konsekwencją coraz większej wagi jego skorupy, która wpływała na jego mobilność. Chociaż powszechnie uważa się, że wyginął, możliwe, że populacje Kabuto w nieodkrytych jeszcze przez ludzi regionach pozostają niezmienione od 300 milionów lat. Kabutops może pływać z prędkością ponad 53 km na godzinę. Areodaktyl żył w czasach prehistorycznych i przypuszczano, że wyginął w wyniku uderzenia gigantycznego meteorytu. Snorlax zjada dziennie 400 kg pożywienia. Articuno czasami pomaga podróżnikom, którzy zabłądzili w mroźnych górach i prowadzi ich w bezpieczne miejsce. Kiedy Zapdos trzepocze swoimi błyszczącymi skrzydłami, uwalnia elektryczność, która może potencjalnie wywołać burzę. Zanurzając się w magmie aktywnego wulkanu, Moltres może się uleczyć.
Skórę, którą zrzuca Dratini, wykorzystuje się do wytwarzania luksusowych butów. Mówi się, że osoba, która zobaczy Dragonaira na początku roku, będzie zdrowa przez cały rok. Pomimo masywnej budowy, Dragonite jest w stanie latać szybciej niż prędkość dźwięku, będąc w stanie okrążyć kulę ziemską w 16 godzin. Ponieważ Mewtwo został zaprojektowany jako ostateczny przeciwnik w bitwie, może myśleć tylko o pokonaniu swoich wrogów. Mew został odkryty przez matkę Jessie z zespołu R 20 lat przed wydarzeniami z generacji pierwszej. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeśli tak, to standardowo będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz, która ciekawostka zadziwiła Was najbardziej. Wpadajcie też na mojego Discorda, gdzie zawsze informuję Was o zbliżających się filmach oraz TikToka. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, hej!